Gdzieś w gęstych trawach centrum stolicy Irlandii, w jednym z największych ogrodzonych parków w Europie, pośród dzikich ludzi i tłumów odwiedzających ptaków, pomiędzy siedzibą prezydenta, kwaterą główną gardy, zoo i cmentarzem Wikingów, od XVII stulecia swój dom znalazł on. Daniel. Dama dama, czyli Daniel Zwyczajny, jest mniejszy od jelenia szlachetnego. Osiąga długość od 120, 130 do 150 cm i wysokość około 105 cm. Samice ważą od 30 do 50 kg, a samce są wyraźnie większe i osiągają wagę 65 do nawet 80 kg. Samce zrzucają poroże w maju, a na jego miejscu wyrasta nowe. W odróżnieniu od jeleni jest ono szerokie i łopatowate. Największe poroża Danieli mają nawet 7 kg. U starszych osobników często są one mniejsze i słabsze. Daniele mają bardzo dobry wzrok, który pogarsza się nieco w ciemności. Dożywają nawet do 25 lat i rodzą głównie jedno młode rocznie. Zwierzęta te komunikują się między sobą językiem ciała, dźwiękami i zapachami. Daniele zmieniają ubarwienie w zależności od pory roku, rude z cętkami w lato, a zimą szaro-brązowe. Często można spotkać czarne lub białe osobniki. Daniele nie są wymagającymi zwierzętami. Wybierają słabo zalesione tereny, czasem żelują na polach uprawnych lub mogą znaleźć sobie miejsce w parku, w centrum miasta, tak jak tu w Dublinie. Nadają się do hodowli. Największa z nich w Europie znajduje się w Polsce i liczy ponad 2000 osobników.